Hello, hello, rowerzyści, i kolarze, to co dzisiaj wam pokażę, to rower Cross Vento 5.0, czyli rower szosowy. Omówię pokrótce, co on sobie ma, czy jest to fajne. Dlaczego go wam pokazuję i jakie ma plusy i minusy. Cross Vento 5.0 to jest rower szosowy, który do niedawna jeszcze kosztował 8000 bez złotówki. Ostatnio on widnieje za jakieś 500 zł mniej katalogowo. Ale oczywiście myślę, że jakby ktoś dobrze szukał, to jeszcze 1000 zł taniej można by było gdzieś w jakiejś promocji znaleźć. Tym bardziej że zbliżają się jakieś wyprzedaży czarno-piątkowe. Rower ten pokazuję wam też nie bez powodu, gdyż będąc na prezentacji Crossa, widziałem, że ten model na przyszły rok się nie zmienia. On pozostaje, że tak powiem, w tej samej konfiguracji. Jedyna, jedyny, jedyna zmiana to jest oczywiście kolorystyczna. I powiem szczerze, że kolor tamtego roweru obłędnie mi się podoba. Oczywiście nie każdemu, ale to już jest rzecz gustu. Eee, raczej nie będzie zmiany tej, że gdy on dostanie nową 105, raczej będzie na starej 105, czyli na poczciwej 11 rzędowej. Ewentualnie mogę jeszcze ten rower delikatnie porównać do mojej ex Meridy eee, z kultury Disk 400, bo są to bardzo podobne rowery. Ale oczywiście każdy jest inny. Po to, co ich łączy, to jest to, że jest na napędzie 105 i są o podobnym budżecie, bo tamta Merida, w momencie kiedy ja kupowałem, ona widniała wtedy chyba nawet katalogowo za 9,5 tysiąca, wtedy poszły mocno w górę. Niedawno widziałem, że ona też poszła w dół i kosztuje około 8500 tysięcy, czyli 500 zł drożej katalogowo niż ten rower. Teraz tak, przejdźmy do specyfikacji, czyli jak wspomniałem jest on na osprzęcie Shimano 105 Jest to kompletna 105 R7000 Na hamulcach tarczowych hydraulicznych Z mechanizmem korbowym Już tutaj można powiedzieć takim sprinterskim, bo już nie jest to zwykły kompakt 5034, a jest 5236 Ja wybrałem w chwili obecnej rozmiar L czyli jak tutaj jest podawane troszeczkę tak w calach zamiast w centymetrach to jest 22 cale oczywiście 22 cale to jest wysokość tej rury a długość efektywna to jest tutaj 57 cm i to jest wymiar który mnie najbardziej odpowiadał bo rozmiar większy XL to by było 59 i jak dla mnie byłoby to chyba już przy dużo więc wolę dać dłuższy mostek typu 110 a może nawet 120 Niż, niż później skracać i jeździć z, nie wiem, przyszło się z mostkiem 90. Czyli powiedziałem, jest 105. Kaseta jest dosyć ciasna, bo jest to Shimano 1128 największa koronka. Czyli taka bardziej na płaskie tereny. Oczywiście zaciski z Shimano 105 i zwykłe tarcze też od Shimano. Na szczęście, ale nie. Że tak powiem, nie powalają, bo to są zwykłe tarcze, chyba RT54 z tego co kojarzę, albo 56. Czyli to, co podstawowe, to napęd mamy omówiony. Teraz przejdźmy do może podstawowych komponentów, jak kierownica. Kierownica, e, to co zazwyczaj w rowerach szosowych, jest niemiłe: czyli dosyć szeroka i w tym momencie tutaj bardzo, bardzo wąska. Czyli ten chwyt tutaj nie jest jakiś taki ergonomiczny, więc ta kierownica tutaj akurat w tym momencie nie powala jest ona zwykła, prosta, aluminiowa brandowana crossem, tak samo jak wspornik, który jest tutaj o długości 100 cm standardowo założony on w negatywie, czyli w bardziej agresywnej opcji, oczywiście można sobie zmienić na bardziej na plus jeżeli ktoś by chciał mieć bardziej komfortowo, bo jeżeli o komfort zaraz też przejdziemy, jak będziemy mówić o ramie sztyca też krosem, tak samo jak i siodełko, e, jest sztyca niestety aluminiowa, w porównaniu do na przykład Meridys Kultury, tam już o dziwo jest karbon. Rzadko to się zdarza, żeby w tym budżecie był, była sztyca karbonowa. Tu ja niestety będę musiał oczywiście zmienić sobie sam na sztycę karbonową. No i siodełko. I powiem Wam szczerze, że... E, bo tak w ogóle to obiecałem, znaczy obiecałem, no powiedziałem, że... E, że tak powiem, żegnając się z Trekiem Emondą, jest to na pewno ostatnia jazda na rowerze szosowym w tym sezonie. I słowa chcę dotrzymać. I dzisiaj nie byłem na przejażdżce na szosie, byłem na gravelu. Wszedłem do domu, zmieniłem tylko obuwie i przyjechałem dosłownie tutaj 500 metrów, bo tam akurat mieszkam ja. Tam właśnie jest w pracy moja żona, a ja jestem tu. I chcę wam pokazać po tylko ten rower, bo nie będę nim jeździł w tym roku. Na zewnątrz, co najwyżej, na trenażerze. Ale do tego jeszcze przejdziemy. Yy, ale ja doznałem szoku. Jak zsiadłem z siodełka Spec Power i wsiadłem na to, to była jakaś tragedia. Myślałem, że w ogóle to, jeżeli nie ma siodełka, bo siodełko nie dość że jest wąskie, to ono tutaj jest bardzo miękkie i ono się jakby tak zapada. Ja w ogóle nie czułem, że ja coś mam pod tyłkiem. A więc siodełko, no może. No, nie wiem jak na podłuższej jeździe by to było, ale no takie pierwsze uczucie z przesiadki ze szerokiego powera, dosyć takiego powiedzmy sztywnego, ergonomicznego na to, no to była taka powiedzmy tragedia. Dobra, na razie że pozostawmy ramę, przejdźmy do części bardziej rotacyjnej, czyli do kółeczek. Tutaj nie da się ukryć, że kółeczka to oczywiście duży plus, bo w budżecie do 10 tysięcy mamy kółeczka, które już są niezwykłe, systemowe, brandowane powiedzmy jakąś tam marką tylko są to już dobrej, znanej marki Vision, dokładnie model Team 30 Disc Brake. Koła może same w sobie nie są jakieś super ultra, ultra lekkie, bo one podejrzewam, muszę jeszcze, dokład, jeszcze to dokładnie sprawdzać, ale podejrzewam, że ważą delikatnie poniżej 2 kg, ale są już po prostu to koła na stożku yy, i tutaj nie da się ukryć, że też ładnie pasujące tą kolorystyką napisów do tego roweru. Z kolejnych plusów tych kółeczek to po pierwsze jest to, że są na prostych szprychach straight pull, przez co koła będą trochę sztywniejsze, druga sprawa, że są na łożyskach maszynowych, czyli też tutaj, no jak przyjechałem dosłownie te 500 metrów od domu, no to czuć, że one nie są toporne, aczkolwiek minusem tutaj w tym rowerze na pewno będą opony z takich drobnostek to fajne to co ja lubię że tutaj w tych obręczach jest nawiercone, że w razie czego jakbyście jechali w deszczu, żeby ta woda sobie tam spokojnie z tego wyleciała e, dobra nie jest fajne w tym rowerze na pewno opony, są to znane marki Schwalbe Schwalbe, model Lugano tutaj dwójka, aczkolwiek no ja nie jestem fanem marki Szwalbe, bo w moim pierwszym kroście Vento 2.0 też były Szwalbe i je szybko szlak trafił, wystarczyło, że najechałem na jakieś delikatne szkiełko i wracając akurat już 100 km od domu miałem mega mega problemy i raczej też możecie podzielić się swoją opinią w komentarzach czy też mieliście jakieś niemiłe doświadczenia ze Szwalbe wiadomo Continental i Pirelli to jest marka przodująca jeżeli chodzi o opony szosowe i nie tylko a szwalbę no myślę, że no tutaj troszeczkę odbiega od, od tej statki dobra, to ale to są moje takie subiektywne opinie, możecie pisać w komentarzach co wy o tym sądzicie, e, dobra przejdźmy teraz do ramy, rama e, z aluminiowa e, z dosyć jak tak, że tak powiem wystartowałem wydaje mi się dosyć sztywna Zresztą możemy zrobić sobie delikatny teścik. No, nie gnie się mocno, nie gnie, więc spoko. Dobra, zaraz sobie krzywdę zrobię i tyle będzie z tego filmu. Ogólnie, rama, że tak powiem, można powiedzieć, że jest smutna, ale ten kolor ma coś w sobie. Wydaje się, jakby tak się przyjrzeć, że to jest kolor, że rama może być taka jakby tytanowa. Plusem na pewno są tutaj spoiny, że są szlifowane. Oczywiście dla jednych to będzie plusem, dla drugich minusem. Bo szlifowane spoiny, można powiedzieć, że są jakby trochę osłabione ale no tutaj to nie mi oceniać nie jestem żadnym inżynierem w tym temacie na pewno nie da się ukryć, że wygląda to ładnie, przyzwoicie jeżeli chodzi też o samą ramę to jest taka naklejka NFC yy, i możemy ten rower zarejestrować sobie na stronie Krosa i z dwuletniej gwarancji możemy mieć gwarancję dożywotnią, co na pewno jest tutaj Plusem, bo jeżeli ktoś nie zmienia tak często rowerów jak youtuberzy, to może się to komuś przydać, aczkolwiek lepiej, żeby się nigdy nie przydało. Po co ma pękać? Chociaż jeżeli chodzi o pękanie ram, to ma to też swoje plus, bo powiedzmy, że by pękała ona średnio co 2-3 lata, no to wtedy producent jest zobowiązany do tego, żeby wam tą ramę wymienić i dostaniecie ramę z nowej kolekcji, więc to. Ma swoje plusy, ma swoje minusy oczywiście. Jeżeli chodzi o geometrię tego roweru, no patrząc tutaj na główkę, przy tym rozmiarze L jest ona dosyć stosunkowo wysoka. Ja jej nie mierzyłem, ale to może być jakieś 20 cm na moje oko, czyli dosyć sporo. Dzień nie da się ukryć, że rower może, może być dosyć komfortowy. Jeszcze zmieniając mostek na plus. Ta różnica wysokości między siodełkiem a kierownicą może być stosunkowo nieduża. Teraz tak, widelec karbonowy, oczywiście już w tym segmencie musi być karbonowy, czarny, błyszczący, który ładnie się mieni, więc fajnie, fajnie to wygląda. Raczej, jeżeli patrząc na profil tego roweru, będzie on bardziej sztywny, nie będzie on jakoś super pochłaniający drgania, bo. Zobaczcie, jakie tu jest wypłaszczenie, jaka tu jest szerokość. Z plusów to, że on jest w całości karbonowy, że nawet rurę w środku tą sterową też, też ma karbon. I jeżeli chodzi o miejsce, no to tutaj mamy standardowo opony o rozmiarze 28 mm. Widać, że jeszcze jest troszeczkę przestrzeni, że jakaś na upartego 32 by weszło, jeżeli ktoś by chciał troszeczkę jeszcze więcej komfortu. Dobra. Przejdźmy może od razu do plusów i minusów tego roweru. Plusem wizualnym jest to, że te linki są jakby tak fajnie ściśnięte. Przez co no, rower jest bardziej aero. Jeszcze to by można było coś tam trochę przekombinować i bardziej schować. Ale minusem jest oczywiście to, że te linki będą ocierać o ramy i tutaj już mam założone. Naklejeczki. W zestawie też od razu były e, tutaj takie osłonki Jaguarera, żeby to jakoś tam nie ocierało za bardzo, nie wycierało tego lakieru. E, większość producentów w tym segmencie raczej robi linki tak, że jak idzie e, przewód od przerzutki, to raczej daje na drugą stronę. To wygląda wizualnie trochę gorzej, ale jest plus taki, że te linki, te pancerze nie ocierają o ramy. To jest, powiedzmy, jakby, no plus i minus. Minusem tutaj też na pewno jest kierownica, którą wspomniałem, że nie dość że jest cienka, to jeszcze jest o takim profilu, że strasznie ona tutaj ten drop idzie w dół. Ja patrzyłem, jakby to wyglądało, jakby na przykład to wyprostować, to to by była jakaś istna masakra, bo wtedy to by schodziło, powiedzmy tak, pod kątem i dopiero a to by było wyprostowane, więc no kiera, kiera tutaj naprawdę nie powala. To jest chyba jedna z pierwszych rzeczy, którą warto chyba wymienić w tym rowerze. Uważam, że warto wymieniać koła, ale tutaj koła są dosyć przyzwoite, więc jeżeli ktoś nie potrzebuje super mega osiągów, to to jest rower, który teoretycznie e, sam w sobie już będzie naprawdę bardzo przyzwoity, prócz zmieniając na pewno takie komponenty jak kierownica, wspornik na karbonowy, no i oczywiście siodołeczko z minusów, jeżeli ktoś by się chciał jeszcze przyczepić to to, że przednia e, przerzutka nie jest montowana w systemie jakiś tam direct mount czy coś, tylko po prostu jest na obejmę a właśnie, jeden z największych minusów, który mnie bardzo boli to e, adaptery w tym rowerze, dokładnie adaptery sztywnych osi jeszcze załóżmy, że tutaj to jest tam pół biedy, bo jest taki adapter przykręcany widać, że to nie jest robione bezpośrednio w fabryce Crossa, tylko po prostu jest to jakaś gotowa rama, która e, można tutaj wsadzić adapter na sztywne osie, ewentualnie na jeszcze stary system e, z, czyli na system QR no i ten tył jeszcze jest pół biedny. najgorzej jest z przodem bo e, z, tutaj e, po tej części jak odkręcamy sztywną oś, to ta, e, ten adapter nie jest przykręcany było widać gdzieś tam, że są jakieś ślady jakiegoś kleju, ale niestety to po prostu nam podczas demontażu wypada. Więc warto po prostu po zakupie tego roweru samemu spróbować czymś tam zabezpieczyć, żeby to już było bardziej na sztywno, jakiś tam, nie wiem, czy klej, jakimś klejem, tak, żeby to nie było jakiegoś tam problemu. Tak to nie ma do, do czego się przyczepić. jeżeli Patrząc, że kosztuje to około 7000, to yy, Wydaje mi się, że cena jest jak najbardziej spoko. Dobra, to teraz dlaczego pokazuję Wam ten rower. Pokazuję go z tego powodu, że to jest mój nowy rower. I na pewno wzbudzi to troszeczkę kontrowersji, bo miałem taką fajną szosę jak Trek Emonda. Karbonowa, piękna, szybsza niż wygląda. Ale sprzedałem ją. Sprzedałem, bo straciłem troszeczkę takiego szosowego bakcyla, ale się nie chcę poddawać. I na razie wiem, że po prostu rower karbonowy szosowy nie jest mi potrzebny na chwilę obecną, tym bardziej, że chcę trochę powiedzieć na że w tym okresie jesienno-zimowym. A oczywiście rower karbonowy nie za bardzo jakby jest do tego przystosowany, żeby jeździć, chociaż jeździ się z reguły raczej nie ma z tym problemów, ale nie każdy producent jakby na to zezwala. Więc rower aluminiowy będzie to pewniejszym rozwiązaniem. Druga sprawa, że będzie on mi służył tak bardziej treningowo i mam nadzieję, że po prostu w przyszłym roku, jak się zrobi cieplej, to znowu będę jeździł bardzo, bardzo dużo na szosie. I powiem szczerze, że koło się zatacza, bo mój pierwszy rower szosowy, właśnie to był Cross Vento, w nieco podobnym kolorze, aczkolwiek design tam no, nie powalał. A tutaj, mimo że jest prosty, to mi się o dziwo podoba. Myślę, że fajnie by to wyglądały jakieś opony, chyba ze skinwallem. Ale możecie pisać w komentarze, co wy o tym sądzicie. Czy skinball tutaj na pewno by coś mówi, siadł? Piszcie, co wy sądzicie w komentarzach o tym rowerze. Ja mam nadzieję, że on jakoś mi podpasuje geometrycznie, bo ostatnio szukam bardziej komfortowych rozwiązań, aczkolwiek się nie poddaję. Coś ostatniego takiego zauważyłem, że jest szansa, że znowu hmm, będę mógł. Jeździć dłuższe dystanse, ale to jeszcze zobaczymy. Nie chcę krakać na razie taka pogoda, że dłuższych dystansów ostatnio nie robiłem, ale mam nadzieję, że coś tam się jeszcze pojeździ w tym roku. Bo już mam przejechane 13 tysięcy kilometrów, więc dosyć sporo. Nie sądziłem, że w tym roku w ogóle uda się wykręcić 10 tysięcy kilometrów, a już mam 13 i spokojnie jeszcze chyba ten Tysiak wpadnie. Więc super, super mega. Nie wiem, piszcie w komentarzach co wy sądzicie. Przydałyby się mi jakieś drobne modyfikacje w tym rowerze, ale to na razie po prostu na trenerze, że nie, nie będą mi potrzebne. No na pewno siodełko. Siodełko, wek, leci. Masakr. <grytanie> Dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się piąteczka.